Stulecie winnych. Serial, który zdobył serca milionów widzów, powraca do jedynki. Spotykamy nas, całą naszą bandę, dokładnie w tym momencie, w którym się z Państwem rozstaliśmy. Dosyć ciężkie czasy okazuje się jeszcze cięższe niż podczas pierwszej wojny światowej. No, wszyscy są tutaj bardzo steroryzowani. Bardzo dużo się dzieje. To ja powinienem leżeć na tym rynku. Weź się w garść. Tam jest twoja żona i rodzi twoje dziecko. Pojawiają się nowe problemy, miłości, nowe namiętności. Są i śluby, i narodziny, i śmierci, tak jak to w sadze bywa. Basia i Kasia, zobacz, jakie mamy szczęście. Dużo dramatycznych wydarzeń. Niektórzy ze starych bohaterów okazują się świniami. Pomyśl, co mógłbym zrobić dla ciebie i dla twojej rodziny. Nic od ciebie nie chcę. Suka. Wydaje mi się, że tak dosyć życiowo to jest potraktowane. Nie mamy tutaj bohaterów ewidentnie czarno-białych, gdyż zazwyczaj w życiu tak nie bywa. Paweł! Mimo tego, że ta historia jest i różne dramatyczne wydarzenia, w tle to jednak opowiadamy o człowieku. O jednostce. Nie ogólnie o Polsce walczącej, tylko o ludziach, którzy mają swoje rozterki. Więc cały czas te wszystkie emocje będą się ze sobą przeplatały. Serdecznie zapraszam wszystkich widzów do obejrzenia drugiego sezonu Stulecia Winnych. To jest przepiękna saga, opowieść o rodzinie, o jej skomplikowanych losach w naszej historii. Stulecie Winnych. Nowy sezon. Od 15 marca w każdą niedzielę w Jedynce.